Cześć, siemanko wszystkim, ja nazywam się Olo, witajcie w kolejnym materiale na tym właśnie kanale. Ten materiał początkuje taką serię materiałów, gdzie po prostu mnie na kanale nie ma, tak? Ponieważ ja jutro, jeżeli to oczywiście oglądacie jutro, najprawdopodobniej 5:38, jeżeli oczywiście wierzyć rozpiskom PKP, no to mnie już nie będzie w domku, ponieważ jadę na Sylwestra do znajomych. Wybieram się na tydzień czasu, dlatego tydzień przestoju z live'ami, ale właśnie z racji tego, że tydzień czasu mnie nie będzie na kanale, nagrywam dla Was właśnie te materiały, które teraz właśnie widzicie, ten następny i jeszcze jeden tak naprawdę. To będą takie materiały z gierkami, z widzami. Siadam sobie po prostu w jeden dzień sobie siadłem, ponagrywałem trochę materiału dla Was, żebyście coś mieli, jak mnie na kanale nie będzie. Oczywiście wszystkim zdrowych, wesołych świąt życzę, oczywiście szczęśliwego nowego roku i widzimy się 3 stycznia. 3 stycznia jest to dzień, w którym wracam, no i po południu myślę, że już nawet odpalę sobie live'ika, bo 3 stycznia będę już na kanale, więc teraz macie takie filmiki. Zobaczymy, co uda się nagrać. Jedne będą dłuższe, drugie będą krótsze, bez żadnych cięć, po prostu normalny gameplay. I zobaczymy, co ciekawego się uda nagrać. Akurat teraz sobie na skała wybiłem. Zobaczymy, co na skawie wyniesiemy. Gdzie ja mam w ogóle wyjścia? Wyjście mamy na skaw checkpoint. To wiem, gdzie to jest akurat. Ale ktoś tutaj strzelał z snajperki. Halo? Jest tu ktoś? No, nie widzę tu nikogo. Ale gdzieś strzelał ten snajper. Mamy akurat 46 minutę. To jest dopiero 4 minuty po starcie serwera, więc bardzo wcześnie się zespiłem. Moim skawem. Akurat nie lubię respić się tak wcześnie. Wolę się respić sobie później. Bo jak później się zespimy z kawem, to mamy pewność, że osoby, które spotkamy, to są osoby, które albo są obite, albo mają na sobie dość sporo lutu, więc szkoda, że tak wcześniej się zespiłem. Oczywiście sorry za mój głos, sorry oczywiście, jeżeli będę kaszlał na materiałach, no bo mam niestety troszeczkę lekką grypę, jak to się nazywa, lekkie przeziębienie. No i niestety nie chcę mnie to puścić. Akurat cieszę się, że mnie gardło nie boli, naprawdę. Nie lubię, jak jestem przeziębiony, że mnie gardło boli. To jest najgorsze dla mnie. Bo tak przynajmniej mogę sobie nagrywać. Nagrywać, wiadomo, ten mój głos troszeczkę jest taki za chrypą, ale przynajmniej mogę sobie coś ponagrywać. Miejmy nadzieję, że coś wyniesiemy w ogóle z tego skawa. Że to nie będzie taki puste przebiegnięcie się z kawem. Albo zaraz zginiemy i ponownie będę musiał nagrywać. Oj, tak będzie w kółko, i tak będę w kółko. O, tu ktoś był. Słyszałem strzał. Słyszałem taki strzał troszeczkę stłumiony, czyli ktoś jest w dormsach. Jak jest stłumiony strzał, to chyba dormy. Tylko teraz nie wiem, czy te małe, czy te duże. Polećmy sobie na duże. Bo przeważnie na dużych dormach. Ktoś będzie. Oczywiście zaprosiłem też moich widzów do pogrania ze mną. No i parę osób się zgłosiło. No właśnie, co poświęci ten jeden dzień dzisiejszy, żeby ponagrywać, żebyście coś mieli, żeby nie było takiego przestoju na tym kanale po prostu. Żebyście wiedzieli, że nagrywam dla Was, ale mnie nie ma w domu. Pierwszy raz w ogóle będę korzystał z takiego fajnego urządzonka jak Zaplanuj. Jezu, ale seria puściłem! Ale seria! Zostaw mnie, zostaw mnie! Chodź tu! Ilo... Jakiś Terminator, ty! Terminator! A no, ja się nie dziwię, że jest Terminatorem. Zobaczcie na niego, ty! 44 poziom! Ja się nie dziwię, że jest Terminatorem. Wyrzuć to, szybko, szybko. Bier tą czapę. Bier to, szybko. Szybko. Dawaj to tu, dawaj to tu. Szybko, szybko, szybko. Do krzaczka, do krzaczka. Dobra. To jest prawie puste.
Dobra, teraz tak, przeładuj to. Mamy na APK-ach, widzę, shotguna, jest ok. Jest ok, na shotgunach mamy APK. No, widzę, że koleś taki naprawdę ogarnięty. No tak powiedziałbym, że średnio. Znowu musiał kogoś chyba zabić, mi się zdaje. Jak ma takiego gira. No ammo trochę mamy, możemy trochę poszaleć. Więc ja bym poszedł sobie poszaleć, no. Zginiemy to zginiemy. Ważne, że będzie show, nie? Show musi trwać, ale mnie zaskoczył. Patrzcie, jak tu podziurawiłem wszystko. Ale mnie koniec zaskoczył, nie byłem na to przygotowany. Dlatego zwarzywiłem trochę i to mocno. Teraz wszyscy na czacie będą pisać hashtag warzywo pewnie. Proszę tak nie pisać, będzie mi smutno. Ale za... Trafiłem kolesia? Trafiłem go. Nie żyje? Nie żyje. Oj. Teraz się wychylimy i kogoś na pewno kropniemy. Uwaga. 3-4. I nie ma nikogo. Dobra, to czekamy tutaj. Czekamy, czekamy. 3-4. I nie ma nikogo. Dobra. Spokojnie jak na wojnie. Jeszcze będziemy mieć szansę, żeby kogoś tam kropnąć. Nie mówiłem? Patrzcie, kurde, WH jednak działa. Dobre WH, nie? Tylko czy był ktoś jeszcze? To ja moje pytanie. Zamkniemy sobie tutaj, żeby nikt nam pleców nie zrobił. No i przemierzajmy do przodu świat. Świat dormów. Oby tu nikogo nie było. Mam jeszcze latarkę w ręce, go patrzcie. Będę świeci. O Jezus ty. Co tu się stało? Tam nikogo nie ma, tam nikogo nie ma, okej. To ktoś może jeszcze być teoretycznie na samej górze. No ale tam trzeba zaraz zobaczyć. Jezus. To jest takie trochę przerażające, powiem wam. Chrypka, chrypka nie daje spokoju. No i tutaj chyba nikogo nie ma. Nie ma tutaj, nie ma tutaj, nie ma tutaj. Czysto. A to jest gracz czy normalne boty? To jest normalny akurat bot. Dobra, przeszukamy sobie go. On chyba są wszystkie przeszukane, mi się zdaje, bo koleś miał na sobie, widzę tutaj, dużo broni. Więc najprawdopodobniej wszystkie są właśnie przeszukane, bo widzę bez broni są. Więc nawet chyba nie ma co marnować czasu na to. Ale tutaj można tego typa przylutować sobie. To był ten typek. Kto go zabił? No nie ja. No nie ja go zabiłem. Ale mnie koleś w ogóle przestraszył, jak wybiegał. Dobra, dobra, już to nie piszcie te hashtag warzywo. Ja to dobrze widzę. Ja to dobrze wszystko widzę. Chociaż mnie nie ma teraz w domu. Bo jestem w pociągu i jadę sobie. Ale ja to wszystko widzę. No dobra, no nic ciekawego tutaj nie ma niestety. Z tego co widzę. Dobra. Nie wiem ile tych odcinków tak naprawdę będzie. Ile tego materiału tak naprawdę nagram dla was. Ale no wszystko zależy od tego, jak będzie nam szła gierka. No bo można w godzinę nagrać parę materiałów, a można w 4 godziny nagrać nic faktycznie. O, tam coś się działo. Odpalamy sobie latareczkę i wchodzimy tutaj. Wow, 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 wow. Wow. To, że mi się tego, no, nie spodziewał.
Ażem się przestraszył. Dobra, zamykamy tutaj. O, leci granat. Dobra. Drugi granat. Okej. Załadowane mamy? Załadowane mamy. Apeki? Apeki są. Plus mamy fala bez celownika. To nie jest zły fal. No co, no musimy chwilę tutaj poczekać. Na pewno przyjdzie do nas. Tak czuję, że jak rzucał te granaty, to będzie chciał sprawdzić, czy nas ten granat nie wysadził czasem. Więc pewnie tutaj zaraz podejdzie. Ja nie wiem, z której strony. Tam strzelają cały czas, patrzcie na to. Nie no, mam taki pomysł głupi, żeby wyjść do nich. Z tym shotgunem na apekach. Żebyśmy tędy zeszli. I tutaj lasem tak podeszli do nich. Tylko, że no, mamy AP shotguna i to jest też problem. Ale kolejny też pomysł jest wyjście od tej strony. Ja nie wiem, czy ja tego Mosina nie zabiorę, wiecie? Mosin, czekajcie. On ma Mosina zwykłego. Tym nie postrzelamy, ale czekajcie, możemy zrobić tak. Tu wziąć Mosina. Aha, amunicji do Mosina widzę nie ma. Amunicji do Mosina widzę nie ma, ale może ten będzie miał. Nie ma. Ktoś tu musiał mieć chyba Mosina z tych botów. Tu mamy shotguna. No nie. Tu mamy co? Daj amunicję mi. Nie, portfel. Portfel mi nie jest potrzebny, graczu. Ja bym potrzebował amunicji do Mosina, bo Mosina możemy coś porobić na daleko. Wchodzi po metalu. Jest w środku. Jest na prawo w środku. Co to było? Okej. To on strzela do kogoś? Czy ktoś do niego? Chyba idzie. Idzie. Nie chcę do niego tam podejść. Bo jak on nie gdzieś tam wkampiony albo coś, to może mnie zabić. A ja chcę wykorzystać właśnie swoją pozycję. Ale kurde, nie wiem, czy on do kogoś strzela, czy ktoś do niego strzela. Tym bardziej, że ja jestem z kawem, nie? No, teraz nie wiem, co zrobić tak naprawdę. Czy iść do niego, czy nie iść. Jakbyście zrobili, wy byście kazali mi iść, no oczywiście.
Idą. Patrz, zatrzymał się. Co to ma być? Patrzcie tutaj, widzicie? O, już nie idzie. Jego kumpel się zdziwił chyba. Oho, panie. Co z tym granatem, tak? No nie, nie w takim momencie, czemu mi wyszłeś? Ale było pięknie. Aj. Tak nie wiem, po co rzuciłem ten granat teraz, tak sobie myślę. Znaczy, ja go chciałem tak naprawdę rzucić, żebym zajął tą samą pozycję. No nie wyszło. Nie tak miało wyjść. Dzięki bardzo za oglądanie. Widzimy się w kolejnym materiale. Ten materiał będzie jakoś tak nazwany intensywne walki na dormach. Hashtag warzywo. Dzięki bardzo, widzimy się w kolejnych materiałach. Myślę, że jeszcze 2-3 materiały powstaną. No i potem się widzimy 3 stycznia już na live'ie takim normalnym, jak wrócę. Na razie, do zobaczenia, do kolejnych materiałów. Cześć.